drugi tydzień tegorocznych ferii zimowych obfitował w wiele atrakcji. W Gminnym Centrum Kultury i Sportu trwały zajęcia plastyczne i artystyczne, które przygotowywały dzieci do finałowego spektaklu, który odbył się w piątek na zakończenie ferii. W czwartek 11 lutego w trakcie ferii odbyły się zawody modelarskie. W piątek, w ostatni dzień ferii zimowych, w hali sportowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbył się powiatowy turniej halowej piłki nożnej. W turnieju wzięło udział 6 zespołów piłkarskich z terenu powiatu świdnickiego. I z dzisiejszego turnieju dwie najlepsze drużyny awansują do turnieju strefowego, który się odbędzie 20 lutego wierzchniowie. Witamy Was serdecznie dzisiaj w Żarowie na powiatowym turnieju. Mamy 6 szkół i są to Szkoła Podstawowa w Witoszowie, w Żarowie, czyli gospodarze dzisiejszej imprezy i dwie drużyny Strzegowskie, AKS Strzegow i GLS Strzegow i drużyna Szkoły Podstawowej z gminy Świdnica, już jedna, mówię, Witoszów, druga, Wyszczyca, Górna oraz reprezentacja gminy Marcinowice, Szkoła Podstawowa z Marcinowic. I wyrównująca bramka dla drużyny Witoszowa i wynik meczu 1-1. Po zaciętej walce pierwsze miejsce wywalczył zespół Szkoły Podstawowej z Witoszowa. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Żarowa, a trzecie Szkoła Podstawowa z Marcinowic. Ferie w bibliotece były równie ekscytujące jak i w innych miejscach. Zajęcia plastyczne, gry planszowe, komputer przyciągnęły sporą grupę dzieci, które codziennie przychodziły do biblioteki. Kiedykolwiek się tak, bo to sobie też
Na dwóch krzesłach. W roku, jak jesteście tam w centrum, tam. Biblioteka.